Pan Karol Wojtyła był studentem i przychodził do studia dramatycznego Iwo Gala w Krakowie na Warszawskiej 5. Ja małym chłopcem wtedy byłem, tam go poznałem. Był wspaniały, interesujący, tak. A potem już go bliżej, gdy został kapłanem i kardynałem, to w kościele świętego Floriana, piękny kościół przy Placu Matejki, też w Krakowie. I tam mnie takie wyróżnienie spotkało, bo odprawiałem pierwszą mszę świętą po święceniach otrzymanych w Warszawie przez kardynała Wyszyńskiego. I ta pierwsza msza, prymicją się nazywa, ona odbyła się w Krakowie. I na tej mszy był właśnie kardynał Wojtyła. Stał przy ołtarzu, przywitał mnie, jak przyszedłem z mamą moją, przemówił, pobłogosławił. Byli wszyscy wzruszeni, ja zachwycony. Życzył mi, żebym miał trudne kapłaństwo, ale żebym był szczęśliwy. No chyba 14 lat wtedy miał w Krakowie, tak na Warszawskiej 5, jak do nas przychodził. Lubił brać udział w ćwiczeniach z dykcji, z wymowy, które prowadziła genialna profesor, ciotka moja zresztą, Halina Gallowa. Studio prowadził Iwo Gall. I on wtedy, no nie popisywał się, skąd, był bardzo skromny, ale zabłysnął szalonym talentem, pięknym głosem, niezwykłą dykcją i witalnością. Jak on mówił teksty Wyspiańskiego, Boże. To był wielki pan, to był arystokrata z ducha zachowania się, a przy tym bardzo życzliwy dla ludzi i szalenie prosty, cudownie naturalny. Tu wszyscy drżeli, że mają się z nim spotkać, uklęknąć, ucałować, a on to tak załatwia, jakby znał całe lata ciebie, był kolegą twoją od 100 lat. Miał wielki dar zjednywania sobie ludzi serc, otwarcia się na drugiego człowieka. Jak tam bywałem, prowadziłem te pielgrzymki Polaków po stolicy Piotrowej, to mieliśmy spotkania z papieżem. To ci było. Raz mnie tak się ułożyło, że jest tu ten wielki, wielki ołtarz na placu świętego Piotra, naokoło tłumy ludu. Pusta zupełnie dróżka ta, ja stoję dosyć daleko, a tu papież. I on mnie zobaczył i tak mnie wywołał z tłumu. Ja musiałem zawstydzony, no spięty zupełnie, maszerować ten cały kilometr tej drogi, żeby, no i wtedy mnie on objął cało. Jak się masz, co robisz? Ja mówię, jadę do Tolentino nad Adriatykę, a po co? A bo chcę wstąpić do zakonu augustianów. O Boże, mówi, nie rób tego. Ale potem mówi, wiesz co, ale tu ci się przyda. I właściwie każdy ksiądz powinien przyjść jakąś taką szkołę klasztorną. Ale masz wrócić do Polski. Masz być księdzem dla swego grona, dla aktorów. Z ich domu jesteś. Oni cię potrzebują. No, z takim błogosławieństwem to już było. To była wielka uroczystość dla miasta. Ja się tego nie spodziewałem. Mnie samego to speszyło i zaskoczyło, bo rzeczywiście, jak to się mówi, były tłumy. Na placu Matejki do kościoła świętego Floriana nie mogli się dostać. Dzwoniły dzwony z kościoła, tak zwane papieskie, które kiedyś tam zawieszono. I kardynał oczekiwał mnie już w kościele. Stał przy ołtarzu, a ja z mamą sobie szliśmy przejęci, szczęśliwi do niego właśnie. On pobłogosławił matkę moją, mnie. Przemówił wtedy tak do mojej mamy, dziękując jej, że syna dała kapłaństwu. I żeby nie żałowała, że nie jest aktorem, to będzie miał jeszcze więcej tej pracy niż w teatrze. O Jezus Maria, ja do dziś dnia dreszczy dostaję z przerażenia, że to
Taki jubel się wtedy zrobił, zaszczyt, wyróżnienie, trema szalona i szczęście, radość. Boże drogi, Boże drogi. To jest uczulenie zawodowe aktorów, że zawsze, choćby nie wiem jak nie chcieli, to słuchając jakim trzecim uchem, dykcja, głos, kropka, świetna pauza, ściszy głos, to się chwyta momentalnie. I za to brawa mu człowiek dawał. To był genialny mówca, od strony aktorskiej świetny. Ale nie to, że to on wykorzystywał, żeby tym błyszczeć, pokazać się. Po prostu miał w naturze ten dar mówienia. Jeździłem całe swoje życie do Zakopanego na Jaszczurówkę, do sióstr Urszulanych i tam również przebywał i biskup, i kardynał Wojtyła. Przez całe swoje te lata miał swój pokoik własny, stale przygotowany, bo nagle w nocy o drugiej przyjeżdżał, bo akurat ma wolne 2 dni. Było tak. Ja w tym pokoiku zawsze mieszkałem później, no bo nie było innych pokoi. U sióstr Urszulanek na Jaszczurówce. I tam, tak, to albo w góry, ale ja mu już nie towarzyszyłem. On brał inny księży, daleko się gdzieś tam chciał iść i spinał, a za to wieczór już spędzał z nami. Najcudowniej kolędy śpiewał przy stole. Ile on ich umiał na pamięć i to po 16 zwrotek śpiewał. To było w refektarzu tych sióstr, takiej sporej sali. Siostry siedziały po boczku cichusieńkie, szczęśliwe, rozmodlone. Kardynał przy stole oparł się, ja obok gdzieś tam na boczku. I tak się zaczyna z tym, że on mówił. On mówił, opowiadał. Dzieje różne, ta. Proszę ciebie, to na ten pomysł wpadł kardynał Wyszyński, że urządzi mi imieniny, żebym zaprosił aktorów. 200 sztuk tego przyszło, proszę ciebie. Kardynał Wyszyński odprawiał msze święte, mówił homilię. No potem była wspólna, ogromna uczta, śniadanie. A jak były te imieniny wieczorem, to była gorąca, pyszna kolacja. Było pełno zdjęć, śpiewania, chodzenia z nim tak pod rękę, że brał cię, nie tylko mnie, ale innych przecież. Kardynał Wyszyński tak po ogrodzie spacerował, rozmawiał o twoim życiu, o żonach, dzieciach, tych sprawach, o teatrze. Siła, moc w nim, świętości. To było widoczne. Ta prawdziwy kapłan i przy tym rzetelny, cudowny człowiek. I to złączone w jednym imieniu Karol. On rozdawał po prostu, rozdawał sutanny, buty, ubrania. Ktoś mu podrzucał, no to poszło to dalej w inne ręce. Albo posyłał księdzu Bronisławowi Bozowskiemu tu w Warszawie, na Wiślany i mówi, ty to dobrze rozdasz, będziesz wiedział, komu potrzeba tego materiału na sutannę, czy buciory jakieś silne. To radio podało. Mieszkałem wtedy u sióstr Urszulanek w Warszawie. Na Wiślanej. O, to euforia ogromna. Co z tego będzie? Jak to? A czy on da radę? Jak on to udźwignie? On oszalał. Czemu on się godzi na to? Pierwsze takie były też pytania. No a potem już euforia, duma. No jaką politykę poprowadzi? Jak będzie z Związkiem Radzieckim, z żelazną kurtyną? Te całe sprawy, przecież to trzeba wygrać tu na tym polu. Jak mu się to powiedzie, a wiadomo był, że był patriotą wielkim, to nie mądry, to. No są to religijne jednak przeżycia, nie ma co gadać. Jest się speszonym, a jednocześnie bardzo skupionym. Że coś tu się wielkiego dokonuje, co się już tak szybko nie powtórzy, albo nigdy.
I tę chwilę trzeba złapać, jak u Boga znaleźć się za piecem, szczęśliwy, pewny, w rękach Bożych. Ja myślę, że On mi bardzo w tym pomógł, żeby nie ulegać swoim jakimś słabościom. Oj, zmęczony, już nie mam siły, już dosyć. A On nie, On taki nie był. On to łamał w sobie i dalej wytrwale przyjmował, rozmawiał, błogosławił. Ta dzielność wypełniania posługi kapłana. No było przecież szalone zamieszanie polityczne, jak to dojdzie, co z tego będzie i tych wszystkich wojska, tych żołnierzy. Był i niepokój, strach i lęk, a ja miałem w tym udział, bo te teksty napisane, które miały być tam wygłoszone, nie wiadomo było, czy dojdzie to. No to były dramatyczne bardzo chwile i przeżycia, a jednocześnie później pełne zwycięstwa. On wygrał. Cała sprawa wygrała już tą pierwszą mszą na placu. Ale skąd? Tam nigdy w życiu do głowy pewnie nikomu by nie przyszło jakiś zamachu i to jeszcze na niego. No to przerażające, bo to straszne to. Jezus Maria, święta, coś okropnego. By na Wiślany tam mieszkało sióstr Urszulany. I wieczorem wiadomości te podały około 7:00 i to tak. Wszyscyśmy pobiegli do kaplicy, msze się zaczęło odprawiać jedną po drugiej, kto tylko księży tam był, o zdrowie, o życie jego. Wszyscy, powiem szczerze, płakali. To było przerażenie, że coś takiego doszło. Drugie, że to dotknęło Polaka. Takiej osobowości, takiego ducha. Jezus Maria, papieża tknąć. Co w nauczaniu Jana Pawła II jest dla księdza takie najbliższe, najważniejsze? Być dla drugich ludzi człowiekiem, bądź dobrym, bądź człowiekiem. Każdego przyjmuj jako człowieka, nie jako grzesznika. Tę maskę, którą ma, zdejmuj, nie patrz poza tą maską, jest twarz. Twarz człowieka, który cierpi, w którym coś się dzieje. Staraj się zobaczyć tę twarz. Byłem już pasterzem i jestem aktorem. I o to chodziło, żeby tę gromadkę mu sprowadzać, żeby to tam taki dowcip padł, powtórzę go. Mówił to Andrzej Szczepkowski. I to mówił przy papieżu wtedy, że jest sąd ostateczny. Po lewej stronie jedni, po prawej drudzy. Ci się cieszą, ci płaczą. Jezus wychodzi jako sędzia, patrzy się u drzwi, jakaś gromadka ludzi klęczy i trzęsie się, bo ani po prawej nie jest, ani po lewej. A wyście co za jedni? A my od księdza Żochowskiego, Panie Boże. No to chodźcie, chodźcie już. Nie? On to słyszał. No jak był kardynałem, to mieszkał na ulicy Wiślanej. I tam była kaplica nasza wspólna. A potem obiad w refektarzu sióstr. I pokoik, obok którego ja też mieszkałem, ksiądz Zieja mieszkał. I Bronisław Bozowski, najwięksi kapłani, już nieżyjący. No to tam było najprostsze. Bo najbardziej kameralne, prywatne, także że bez koloratki, z rozpiętym kołnierzykiem można było siedzieć i rozmawiać. I to samo na Jaszczurówce. Wielka swoboda tym, że on tam lubił w tych narciarskich swoich strojach chodzić. Ośnieżony taki przychodził, rozweselony, wypoczęty, dziarski. I co się rano znów wybierał wędrówki. No wiesz, można mieć miny, można mieć zachowania, podanie ręki, spojrzenia, kim ja jestem, z kim masz do czynienia. Nieraz człowiek tak zdradza się, że jest no, próżny. Nie, 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 nie. On podchodzi, on się zbliża do ciebie. On ułatwiał podanie ręki,
przywitanie się. Pamiętam, na Wiślany była noc. Ja tam także jeszcze mieszkałem. Wtedy on przyjeżdżał jako gość. U nas nocował w Krakowie i w nocy przychodzimy, a on krzyżem leżał w kaplicy. Z godzinę nieraz. Krzyżem na środku kaplicy w ciemnej w nocy modlił się. Tak, to jest prawda, tak. To jest prawda, że mu zazdrościł daru od Boga, daru modlitwy, że szybko koncentrował się, wpadał w swoje skupienie, zamyślenie. Nic już nie istniało wtedy, wszyscy cichutko byli naokoło, aż on skończy, szanując jego ciszę. To było zwycięstwo, to sukces. To na to świat cały czekał, żeby wreszcie po tylu wiekach papież mógł przyjechać w ciszy, spokoju, modlić się. No, to były dni triumfu wielkiego. Chociaż kłopoty, różne tam niepokoje, nic nie szkodzi, ale papież był, dotknął tych miejsc. Wszystko to są dary z nieba. Ktoś je ma i kończy się i przepadło. Nie da rady tego wypracować, zrobić sobie, bo to niezrobione. Albo masz od Boga tę moc, tę siłę. Inny był Jan 23, a jakże inny Pius 12, jeden i drugi. Różni wielcy, mistycy. I wreszcie ten najbardziej wśród nich prosty, naturalny, ludzki. To się nie wyczuwa, że był aktorem, tylko się podziwia, że jest tak wspaniałym artystą, że tak świetnie fach posiada, że tak umie spojrzeć, zatrzymać głos, zareagować. Ale to wszystko jest spontaniczne. Nie gdyby drugi raz miał tę scenę, czyli tę rozmowę powtórzyć, bo on tak samo to zrobił, na pewno już inaczej, bo zmieniałyby się w nim nastroje, uczucia. Tylko że te, które w tej chwili były, to były trafne, jedyne. Już nie myślałem, żeby to zmienić, poprawić. Ogromna radość, swoboda, gadanie, jeden przez drugiego, niegrzecznie nawet. Każdy puszczał wodę swoim uczuciom, a on się śmiał, cieszył. A o co na taki był jak taki góral wśród swoich. To było w roku króciuszko, kiedy on już umarł. To na placu Świętego Piotra właśnie było. Wtedy właśnie mnie zawołał z tego tłumu, wyciągnął, tak jakby żegnał. O tym nikt nie myślał. Boleśnie. Wszyscy byli ludzie przyjęci, rozmodleni, czekali na cud, na jakąś uzdrowienie, łaskę. To było ogromne zjednoczenie serc Polaków i w Europie ludzi. I nie tylko chrześcijan, bo i Żydzi, i muzułmanie tak samo temu wtórowali. Oni zawsze szanowali, czcili Jana Pawła. Dla nich była to cudowna postać ekumeniczna. Uważam, że to Duch Święty przyleciał przez Polskę. Że jego konanie, udział świata w tym konaniu, wspólnoty różne, które się modlą, niechrześcijańskie także, że jakby Duch Święty nagle wstąpił na świat i połączył ludzi w jednej chwili, w jednym momencie, w jakiejś jednej sprawie. Jakby nowy dzień zesłania wstąpienia Ducha na świat, by zmienić oblicze Ziemi. Tak, myśmy wiedzieli inność tych ludzi, i Wyszyńskiego kardynała, jego inność, ich wielkość, ich zatopienie się w Bogu w modlitwie, ich autentyzm kapłaństwa, zaangażowanie w polski Kościół i tyle cierpień, prześladowań. To jeden i drugi tą drogą szli. Był znakomity. Przychodził wtedy do nas do studia i Iwogala w Krakowie na Warszawskiej. On już był związany z teatrem Mieczysława Kotlarczyka,
zagrał w jakichś dwóch sztukach czy trzech, świetnie recytował i wszyscy wróżyli mu. Nie bywało wręcz przyszła, bo wszystko piękne, i uroda, i głos, waruny fizyczne, zdrowie, witalność, ekspresję, siła przekonania, przewicia się, wrażliwość. To był tytan. Co zostawił? Wskazanie, drogę, pójść za Chrystusem. Ciągłe to nawoływanie, iść według Ewangelii. To jest misja każdego kapłana, księdza, głosić Ewangelię, by według niej żyć.